Witam Was serdecznie na moich kanałach Super Photocam i Wildlife Super Photocam. Na początku miałbym do Was taką prośbę. W sumie to Wam opowiem o sobie. Nazywam się Łukasz. Kilka dobrych lat temu żona kupiła mi pierwszy aparat na Mikołaja. I tak się zaczęła moja przygoda z fotografią. Urosło to do tego, że miałem w planach robić biznes. No jak już wszystko miałem gotowe do biznesu, to się rozchorowałem niestety. I biznes, jak to mówią, diabli wzięli. No i tak sobie byłem z tym moim sprzętem fotograficznym. Coraz mniej robiłem, bo miałem coraz większe problemy zdrowotne. Kilka lat spędziłem na kanapie, teraz trochę chodzę. I już rozważałem sprzedaż aparatów, ale skontaktował się ze mną Łukasz, którego pozdrawiam, Łukasz Ludziejewski, i zaraził mnie taką fotografią ptaków. To by wydawało mi się bardzo fajne, jako wiecie, motywacja, żeby wstać i ruszyć dupę. Synowie mi nawet oczko wodne w ogrodzie wykopali, jakbym nie mógł gdzieś dalej chodzić na sobie czatownię, taką zrobiłem szopkę i czatownię w tym mam. I tak sobie działam, tylko że to ma wszystko rozbite na dwa kanały, bo mój pierwszy kanał, strona na Facebooku i na Instagramie jest Super Photocam, bo była pod kątem biznesowym. No, z biznesu z powodu choroby niewiele wyszło i tam wrzucałem zdjęcia takie, jakie robiłem na co dzień. Potem się zaraziłem, czyli Łukasz zaszczepił we mnie Wildlife, ja to traktuję jako rehabilitację. Dużo przecież, wiecie, osoba, co proszę się z balkonikiem albo na wózku Wildlife robi, nie? Takie jest to trochę abstrakcyjne, no ale takie wyzwanie. I zrobiłem drugi kanał, rozdzieliłem to, bo jak to mówią, że nie może być content mieszany, że najlepiej jak jest rozdzielony i tak dalej. I powstały dwa kanały, Super Photocam i Ładaj Super Photocam. I się zastanawiam, czy tego nie złączyć, bo raczej biznes odpada, raczej nie dam rady robić biznesu, raczej fotografia tylko dla przyjemności została. Raczej nie będę zawodowym fotografem wildlife'u, no bo to wiecie, ja mogę być ogrodowo-parkowym fotografem wildlife, ja nie pójdę nigdzie z balkonikiem czy na wózku inwalidzkim w teren jakiś większy. To też nie ma szansy, nie ma racji bytu, więc idę parkiem ze sprzętem i z moim papa mobile. Może coś się uda pochodzić. Niby nie ma za dużo ludzi, więc zobaczymy. Zobaczcie. Ja to czemu jestem parkowym fotografem? Zobaczcie, jak ten wózek dzwoni. Mój. On tak dzwoni, że wszystka zwierzyna to by uciekła w lesie, jakbym z nim szedł. O, Rudzik wrócił. Chyba pierwsza opcja, żeby nie robić tego imiennym, po prostu, żeby kanał nie miał imienia i nazwiska, czy nie być imiennym, chyba będę musiał porzucić, zaprzepaścić i zrobić jakiś jeden kanał, gdzie będzie taki misz-masz, ale myślą przewodnią tego będzie po prostu fotograf z balkonikiem, coś takiego, bo jestem fotografem z balkonikiem. I ja tutaj na przykład z przyjaciółmi prowadzimy projekt O Vibe, gdzie, jak to się mówi, z jednej strony, żeby w ramach rehabilitacji pokazać ludziom, że niepełnosprawni też mogą czerpiać z życia i to jest ogólnie moje grono Łukasz, Natalia i Łukasz, czyli ja, pasjonatów, gdzie robimy wspólne projekty. Jeśli otrzymasz taką karteczkę od nas, to znaczy, że dostrzegliśmy w tobie coś wyjątkowego. I zapraszamy Ciebie na jakąś tam sesję w jakimś tam stylu. Bardzo chciałem podziękować i Łukaszowi, Natalii, a w szczególności Anicie. Anita Hoppe, ona tutaj ze mną współpracowała, ona mnie wyciągała jeszcze wcześniej przed Łukaszem na różne projekty. Wybaczcie, pies, słucham Ciebie, wpuścić Cię do domu. Dajcie mi sekundkę. Wybaczcie mi,
pies psy, co widzi słońce, wychodzą na dwór, jak nadejdą chmury, to się chowają. Mamy wiosnę w Irlandii Północnej. I mnie zabierała na różne projekty, za co jestem jej wdzięczny, no, czyli sesję zrobiłem, także bardzo miło to wspominam, nadal współpracujemy, no ale ja niestety nie mam rady tego robić biznesowo i mogę robić dla przyjemności, więc dajcie znać w komentarzach, czy jesteście na Super Photocam, czy na Wildlife Super Photocam, czy to złączyć w jedno po prostu, czy ciągnąć dwa kanały osobno, jak wy to widzicie, czy może zmienić nazwę kanału na Fotograf z Balkonikiem. No nie wiem, no jakbyście mi doradzili, bo stanąłem w kropce po prostu. Mam kilka miesięcy jeszcze na podjęcie decyzji. Nigdzie się nie wybieram, nigdzie się nie śpieszę. To tyle w ramach wstępu. Witam Was ogólnie na moim kanale i na social mediach.